Dzień dobry, witam kochani ponownie. Oczywiście Marcin Rola, kłaniam się jak zwykle bardzo nisko. Polska Niezależna, Wolnościowa, Patriotyczna Telewizja w Realu 24. Witam Was jeszcze raz, po raz kolejny. Ze mną oczywiście Wojciech Cejrowski, witam, przepraszam bardzo, Wojciech Sumliński. Witam drogiego Wojtka, bo też mówiliśmy przed chwilą o Wojtku Cejrowskim, więc mam nadzieję, że o panu Wojciechu Cejrowskim, że mnie się drogi Wojtku nie obrazisz. Wojciech Sumliński oczywiście moim gościem. Witam Cię Wojtku. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i Państwa. Przepraszam bardzo, drobne fopa, bo akurat jeszcze mam w głowie to, co panów na żywo zobaczymy. Tutaj też taka internetowa, że się pojawi, internetowa taka kwestia, czyli między innymi afera Skok, Skok Wołomin. Tutaj też takie środowiska różne internetowe, które chodzą tam od przybytku do przybytku i hejtują tu między innymi nas, Stanisława Michalkiewicza, też Ciebie, Witka Gadowskiego, że się niby nie zajmujemy tą aferą. Nie wiem, czy wiesz, o kim mówię, ja nie chcę akurat promować tych ludzi specjalnie, ale jest jakby na rzeczy ta afera Skok Wołomin. Co ty, Wojtku, jednak jako osoba, jako dziennikarz śledczy, no, z takim doświadczeniem ogromnym, no, powiesz na temat tej afery? Cóż, ja mówiłem o aferze Skok jeszcze zanim powiedziało o tym wielu. Mówiłem, pisałem od wielu, wielu lat, zanim ta afera tak naprawdę wybuchła, dlatego że trudno było nie wpaść na tą aferę, jeżeli ktoś zajmował się działalnością Fundacji Pro Civili, jeżeli ktoś poznał takich bohaterów jak na przykład pan Polaszczyk, przyjaciel Bronisława Komorowskiego, który był umoczony nie tylko w Pro Civili, ale także w Skok Wołomin. Także tam te wątki rozmaitych sytuacji rzeczywiście dochodziły do Skoku Wołomin. I mówiliśmy o tym. Ja o tym mówiłem od wielu, wielu, wielu lat. Nie mam wątpliwości, że ta afera jest dużą sprawą, jest poważną sprawą. No ale tutaj znowu dochodzimy do takiego punktu, o którym mówiliśmy tutaj już kilka minut temu. Człowiek bardzo chciałby podejmować rozmaite sytuacje, zajmować się rozmaitymi sprawami, ale bardzo trudno jest zajmować się wszystkim, dlatego że wtedy nie zrobi się nic porządnie. Bardzo łatwo powiedzieć w kilkudziesięciu zdaniach czy w kilkuset zdaniach o Donaldzie Tusku, ale żeby wcześniej to sprawdzić, zweryfikować, zdobyć te informacje, potem rzeczywiście podłożyć głowę, bo przecież to są ludzie, którzy są bezwzględni. Nie miejcie Państwo wątpliwości, że gdybyśmy się pomylili, to mieszkalibyśmy pod mostem albo skończylibyśmy w więzieniu. Całkiem niedawno niejaki Jan Krzysztof Bielecki, jeden z bohaterów naszej książki o Donaldzie Tusku, zadzwonił do jednego z naszych rozmówców z pretensjami, mówiąc, co ty tam mówiłeś w tej książce Sumlińskiego, że ja handlowałem asygnatami na samochody, rzecz się działa jeszcze w PRL-u, w PRL. Nasz rozmówca, który jest z Bieleckim, byłym premierem po imieniu, mówi, przecież handlowałeś, więc dlaczego miałem tego nie powiedzieć? Co ty, nic takiego nie było, to wszystko nieprawda. Mówi, przecież nawet mi wciskałeś tego typu rzeczy i mogę ci wymienić jeszcze 20 osób, które jak będzie trzeba, to powtórzą to w sądzie. Zamilkł, szybko się wycofał i odłożył słuchawkę. Więc to mi pokazuje, jak bardzo śledzą każde zdanie. Tak? Asygnaty pana Bieleckiego były w tej książce marginesem marginesu. Czymś nawet nie trzecio, tylko dwudziestorzędnym. Cały czas szukano i cały czas szuka się słabych punktów. Gdybyśmy my gdzieś się pomylili, gdybyśmy my gdzieś nadinterpretowali jakąś rzeczywistość, no to już by nas nie było. Dlatego łatwo mówić o pewnych książkach za mało albo dlaczego tylko tyle. No nie chodzi o to, żeby te informacje zdobyć, chodzi o to, żeby je zweryfikować, a potem jak trzeba bronić się w sądzie. A i tak w tych książkach pokazujemy zdecydowanie więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek pokazał o tych postaciach przed nami. Myślę, że kto po nie sięgnie, nie będzie miał cienia wątpliwości, że tak dokładnie właśnie jest. Dlatego trudno zająć się wszystkimi sprawami. Tutaj wracam do sprawy Skok Wołomin. Sprawy zdecydowanie, którą należałoby się zająć, ale mówię, no to by było kosztem innych spraw. Setki godzin pracy za nami, jeśli chodzi o kwestię Jedwabnego. Jak już tutaj mówiłem, nie o wszystkim możemy mówić, o pewnych sprawach możemy, Marcinie, porozmawiać i popracować razem, tak jak rozmawialiśmy poza obiegiem publicznym, po to, żeby efekt był taki, jaki być powinien. Przy tym hejcie i przy tych naciskach i przy tym rzucaniu kłód pod nogi, jakie spotykamy od początku tej historii, no to przyjęliśmy taką strategię, że
ciszej będziemy pracować, by tym głośniejszy i bardziej wartościowy był efekt. Ale ta praca idzie, idzie pełną parą, podobnie jak w przypadku książki Rozprawa, która premierę będzie miała już za miesiąc, a która, jestem o tym głęboko przekonany, też będzie dla wielu potężnym szokiem, bo pokażemy prawdę o Adamowiczu, świętym natychmiast, pokażemy, jak politycy, bardzo ważni politycy, zamykają się w klatkach Faradaya, żeby rozmawiać z deweloperami. Czy ktoś, kto ma czyste sumienie, zamyka się w dźwiękotrzeszczalnym pomieszczeniu, gdzie nie można niczego nagrać? O czym tacy ludzie rozmawiają? O jakich sprawach rozmawiają? Pokażemy prawdę też o świecie celebrytów, pokażemy prawdę o panu Wedze. Bardzo dużo będzie o panu Wedze. Myślę, że to także dla wielu będzie ciekawostka. Wiele mamy do opowiedzenia, do pokazania prawdy, także o Tusku, także o wielu innych politykach, o ludziach na wysokich stołkach. Jeżeli jesteśmy przy historii nieszczęsnego świętej pamięci pana Adamowicza, o którym niektórzy mówili święty natychmiast, pochowano go w katedrze, myślę, że nie zachowano tu proporcji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mieliśmy niedawno, parę dni temu, kolejną wielką tragedię. Wielkie, wielkie współczucie. Ja generalnie, kiedy ktoś umiera, to jest taki moment, moment śmierci, to jest najważniejszy moment życia. Jak ktoś kiedyś był blisko, to wie, co mniej więcej się wtedy czuje. Takiego doświadczenia się nie zapomni do końca życia. I generalnie dobrze być cicho w takiej sytuacji, nie mówić za wielu słów, bo to jest takie misterium. Ale kiedy ja słyszę o tym, że po kolejnej śmierci, wielce tragicznej, pana świętej pamięci Staraka, mówi się o tak wielu rzeczach, kolejny święty natychmiast, przykro mi to mówić, ale brakuje proporcji, brakuje jakiegoś zdrowego rozsądku. Człowiek, który ginie w motorówce Jamesa Bonda, gdzie jak słychać były i ślady narkotyków i generalnie bardzo wielu celebrytów broni tego typu ludzi, tak? Jak Kulczyk umarł, no to kto brylował na jego pogrzebie? Aktor, którego prywatnie, nie znam go prywatnie, ale ekranowo bardzo lubię od moich szczenięcych lat. Aha. Nazywa się Jan Englert, ze swoją żoną byli tam, brylowali na tej stypie po śmierci, nieśmierci pana Kulczyka. Dlaczego tak się dzieje, że te środowiska celebryckie, kiedy tacy ludzie umrą, wypowiadają się o nich w takich superlatywach, jakby to byli święci? Mówię,